Kurwa, jakie tu panie było. Eldo na rejonie. Hunter na mikrofonie. Witam was w kolejnym materiale z Jungle Survival. Słuchajcie, dzisiaj będziemy oglądać podziemny apartament. Oczywiście przypominam moim wspaniałym sponsora Helpaka Shoplokom i twojachmurka.pl. Linki w opisie. Róbcie zakupy, bo to sponsorzy są materiałów i jak wy sponsorujecie, jak oni sponsorują, to wtedy są materiały, także jest kozak, nie? No i słuchajcie, i pewnego dnia Andrzej postanowił, że weźmie tasioka i zrobi sobie podziemny apartament. Ja oczywiście będę nadzorował wszystkie prace budowlane Andrzeja, ponieważ jestem doświadczony. Pomocnik budowlany. 3 miesiące w Szwecji. To nie są byle przelewki, słuchajcie. No, dobra. No to tak. Na prędkości razy 2, z tego względu, że 20 minut nie chciałbym mi się kurwa tyle siedzieć w życiu. Czekaj, wezmę tu głośniej trochę. O, że coś było słychać, nie? No, tu 20 pajak napierdala. Pyk, 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 pyk. Boni. A, jeszcze miałem, czekajcie, bo gdzie jest pilot? Takie myk, automatyczne przełączanie różnych kolorów. Proszę bardzo. Za 5 zł na live'ach możecie wybierać sobie różne kolory foteli, czy fotela tego. A jeżeli ktoś chce kupić sobie ten fotel, to na razie bym prosił o wstrzymanie się, bo niedługo rozpocznę prawdopodobnie, bardzo możliwe, jeszcze nie wiem czy rozpocznę czy nie, ale możliwe, że będę miał z tego jaki profit nawet, to jeszcze się wstrzymajcie, bo po co kupować, jak ja nie dostanę z tego pieniędzy. Bo ktoś i tak dostanie z tego pieniądze, a jak mnie oglądacie i chcecie mnie spiernąć, a będzie wam potrzebne, no to fajnie, bo jakbym dodatkowo jeszcze trochę grosza zarobił, nie? No, to poczekajcie jeszcze chwilkę, moje gałgany kochane, i jak poczekacie, to będzie kozak. Bonita, proszę, nie odpierdalaj, kiedy ja tu oglądam, jak Andrzej ładuje piach, dobrze? Kubita kupiła jej takich 6 myszek za 5 zł. Kurwa, co ty robisz, Boni? No, Andrzej oczywiście na długość tasioka. Dobrze, pasuje. Kobita kupiła... A, do paczki się dobrała. Boni! Robisz źle! Chcę, żebyś miała tego świadomość. Robisz źle, dziecko. Zostaw to. Teraz połowa materiału to będzie wyglądać tak, że ja komentuję jego budowę, a połowa to jest to, że opierdalam Bonitę. Będziemy się zachować. Boni! Chodź tu! Ja muszę Andrzeja oglądać, Boni! Muszę oglądać, jak napierdala piachem w kamerę, no. Fak, tu obcina pięknie. Andrzej, elegancko. To jest, słuchajcie, apartament. To jest apartament, bo to jest... Dwa pokoje będzie miało. A nawet jeszcze będzie miało meble, ale to wam potem powiem. Teraz oglądajcie, bo potem będą meble. No pajak rzuca tym piachem. Myk, wkurwiony Andrzej. Boni! Niereformowalny kot, naprawdę. Także, szanowni państwo, to co widzicie, to jest stolik kawowy w podziemnym apartamencie. To jest stolik kawowy. Przyszłaś? Dobrze. No nie mry, tylko tak, ja cię tutaj wołałem trochę wcześniej i mogłeś wcześniej ruszyć dupę, a nie dopiero teraz. Bo ci zabiorę to i się skończy Dzień Dobroci dla Zwierząt. Pojebany kot. Nie będziecie widzieć, dobra. Szanowni państwo, tak. Andrzej robi kanapę. Delikatnie przyciszę, ale tak. Delikatnie. Patrz, i tu 9 minut już minęło. Akurat 10 będzie, no. Jak Andrzej, wygodna kanapa, zajebista. No prawie jak od cyrkla, no. Prawie jak od cyrkla mu wyszło. A czemu się tam podpierał nogą, jak to uderzał? Jak... Nie wiem, dobra, nieważne. Podobno w następnej części, kiedy jeszcze dodatkowo basen będzie budował, chociaż nie wiem, czy będzie budował, jeszcze kuchnię będzie robił z płytą indukcyjną, ale to...
Nisza. No, piękne, piękne. Dobre ściany, dobre. Zobacz, jakie Andrzej. No, Andrzej to jest niemożliwy człowiek. Trochę krzywo, Andrzej. W ogóle mi się dzisiaj śniło, słuchajcie. Ja czuję, jakbym. Kiedyś już mi się to śniło. Bo ja teraz jestem na etapie prawie że przeprowadzki, bo teraz czekam tylko na decyzję kredytową i w końcu przejdę na własne mieszkanie, co mnie bardzo cieszy. I słuchajcie. I ten, i śniło mi się dzisiaj, że w mojej miejscowości, w Samborowie, było mieszkanie do sprzedania za takim jednym panem, co mnie uczył matematyki właśnie w gimnazjum. I za 400 tysięcy było mieszkanie. I ono tam miało, no kurwa, tak ze 100 metrów ponad, nie? Tak grubo. W bloku, na ostatnim piętrze, ale tak wyjebiście zrobione. No, tak mi się podobało. No, LEDy everywhere. No, kuchnia, no, super nowa. Basen miało też właśnie, boże kurwa, od oglądania tego. Już mi się baseny na dachu śnią, no, po prostu. No, picobello, no. Nie wiem, dlaczego tam była kuchnia z jacuzzi. Nie wiem, dlaczego, nie pytajcie. I tylko za 400 tysięcy i ja wyglądam z balkonu i ja mówię, o kurwa, w mojej wiosce rodzinnej. Nie wiem, czy tam jest ze 2000 mieszkańców, czy może nie. Czekajcie, zaraz na Wikipedii sprawdzę. Samborowo. Wikipedia. No, w 2012 było 1446 osób podobno. Nie, no teraz jak tam z 1000 jest, to może tyle. No to w mojej miejscowości 1000 mieszkańców, wyobraźcie sobie, był kurwa stary rynek. Rynek, normalnie rynek miejski. Ja tak patrzę, wyglądam z balkonu, mówię, jaka zajebista kamienica. No wcześniej tu nie było. No ja tu mieszkałem 20 lat ponad i ja tej kamienicy nie widziałem. O Jezu, aż pikłem coś, ale nic się nie stało. Boni! Kurwa, przestań! Historię opowiadam, Ksen. Przepraszam, widzowie. I już jestem. Musiałem schować po prostu paczkę, bo zostawiłem ją głupi ja w przedpokoju i Bonita ją szarpała, a tak to już jest cisza. O. Ja schowałem do sypialni zid. Ale słuchajcie, dalej snu, nie? Bo ja sobie tak chodzę. Ładnie w ogóle Andrzej zrobił wszystko. No to ja nie komentuję tutaj, bo on wszystko prawidłowo robi, nie? I słuchajcie, i ja idę sobie normalnie, patrzę, a tam takie piękne budynki, takie piękne kamienice, nie? Ja mówię, kurwa, jakie ładne kamienice są. Ja w życiu takich kamienic nie widziałem. Żeby w Samborowie były. W mojej miejscowości tam normalnie, ja nie wiem, no jakby normalnie postęp technologiczny i w miejscowości 1000 mieszkańców. Rynek. Normalnie powstał rynek. I zacząłem tak chodzić po tym rynku. I wszedłem do jednego sklepu. Ja patrzę, no sklep ze wszystkim normalnie. Żelki mieli te takie, wiecie, długie, jakieś ubrania. Ja tak wchodzę, dzień dobry, się rozglądam, patrzę, mówię, no kurwa, no nie kojarzę tego sklepu, no wszystkie sklepy znałem normalnie, jakby mnie posadzili na kasę w jakimkolwiek sklepie, a od pierwszego dnia mogę robić, bo ja znam wszystko. No tego sklepu nie znałem. No. Ja się pytam pani tej sprzedającej, bo tam pani właśnie była. Jak tam interes się kręci? Bo pierwszy raz w ogóle tu jestem, nie? I tak patrzę. Ludzi też tak mało chodziło po tym rynku. No może dlatego, że 1000 mieszkańców, a ja tam oglądałem to w godzinie 12, 13, to wszyscy w robocie. I ona tak, nie idzie, nie? No tak sobie myślę, no kurwa, dziwne, że nie idzie, jak tak jest, nie? No i widzicie tutaj, bo Andrzej już zbudował i teraz widzicie apartament dwupokojowy tutaj. No w sumie jest, no to już koniec, ale mieszkanko jakbyście widzieli, ja pierdolę, jakie piękne było. No cudo, za 400 tysięcy to bym brał takie od razu. Bo samo wykończenie mieszkania w środku kosztowało z milion, jak chuj, nie? Nie wiem, co ja za ofertę znalazłem, ale pięknie to zrobił Andrew. No w końcu nie będziesz spać na po prostu podłożu, tylko możesz na kanapie się pierdolnąć. Pięknie zrobił. No zobaczcie, no przejście, no ale nie, łóżko też se zrobił. Łóżko też se zrobił. Bambusowe łóżko też musi być.
Andrew, naprawdę pięknie. Naprawdę piękne mieszkanie. Piękne. Bardzo mi się podobało. Mordy, mordeczki, mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. To było na tyle. Kolejny odcinek we środę. Teraz będzie ogólnie tylko 9 filmów w tygodniu. To dla najbardziej wytrwałych informacja. Schodzę z 14 do 9. Będzie wyglądało tak, że poniedziałek, piątek to są reaction video. I poniedziałek, środa będzie właśnie, poniedziałek, czwartek bodajże będzie Jungle, a wtorek, piątek będzie Grandpa Chicken, a w środę będzie You Love, You Lose, a weekend będzie gamingowy, że mam niespodziankę przygotowaną na sobotę, w sobotę będzie się pojawiała i w niedzielę Trackmania i w niedzielę jeszcze Spółbiorośmy Życia Admina, także będzie 9 filmów. Kaca was widzę, 11 czy majta się, endio!